Kłaniam się Państwu po przerwie. Ile nam zostało? No 20 minut nam zostało do Kożuszka. 507-964-256-507-964-256. Proszę Państwa, w związku z pracą byłem w ten weekend dwa razy w Warszawie. Bardzo żałuję. Jakbym mógł, tam więcej nie pojechał. Naprawdę nie warto. Dlaczego? Dlatego, że no pomimo wysiłków Rafała, ta nasza stolica, no ona nie ma nic wspólnego ze światową metropolią. Szczególnie jeżeli spojrzymy na te ostatnie trendy, tak? Tutaj z panem Adamem rozmawialiśmy o Paryżu. Paryż jest radosny, Paryż jest rozśpiewany. Paryż, zresztą telekino, pokażcie bardzo uprzejmie, proszę, jak wygląda Paryż w tej chwili, no. No jak człowiek tak sobie pospaceruje tymi bulwarami, z tymi paryżanami, to aż się chce gdzieś przysiąść z niewiastą na takie zimne panasze, żeby się tak porozkoszować tą niezwykłą atmosferą. Telekino, pokażcie, o co mi chodzi, o jakiej atmosferze ja mówię. Bardzo proszę. U nas pstrono, chociaż ten Rafał szarpie się, facet robi co może. Ja zaraz Państwu opowiem o tych obietnicach Trzaskowskiego, bo bardzo fajną sondę TVP Info zlikwidować zrobił na ten temat, ale jest pan Andrzej. Pan Andrzej z Wrocławia, kłaniam się panie Andrzej. Dobry wieczór. Halo. No kłaniam się bardzo serdecznie. Ja chciałem tak może trochę najpierw zacząć od strony sportowej. Bo chcę taką pewną analogię, bo jak z tym meczem z Czechami, to Marcin Daniec mówił o takiej analogii, mówię o jak Gołota walczył z Saitonem. I on mówił tak, że Gołota wyszedł... No chyba z Karlem Luisem opisywał, to taki sketch znany dosyć. Nie, on mówił o Luisie. I on myślał, że oni będą rozmawiać. Że oni będą rozmawiać, a on go zaczął bić. I teraz, a porównanie takie tego meczu, że myśmy wyszli z Czechami i oni wyszli na rozgrzewkę. I oni nie wiedzieli, że będą, czy to już jest mężczyzna rozgrzewka. Myśleli o rozgrzewce, że to jest rozgrzewka. A to dwie minuty, bach, jest 2-0. No to takie porównanie. No i teraz może z innej sprawy chciałem poruszyć taką sprawę, jak w zeszłym tygodniu ta młoda komunistyczny wytwór, taka młoda posłanka, która tak bardzo się rozczulała nad nieszczęściem Niemek, bo mówiła, że to trzeba współczuć im i no, myślę, że jakby oni doszli do władzy, to odszkodowanie nie nam by się należało. Tak samo jak mówi Gdula, nie? On biedny tak mówił, że te Niemki tak były poszkodowane, nie mówiąc o tym, że no to oczywiście to już nie to pokolenie, ale ich babcie czy prababcie, to Hitler jak przemawiał, to one miały taką już, że to było dla nich, to było coś niewyobrażalnego. Tak jak właśnie
mają Rosjanki, jak armia rosyjska idzie i krzyczy ura, to one mają już wszystko to, co jest najlepsze na świecie. No i to takie porównanie chciałem tylko dzisiaj porównać. Dziękuję bardzo. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Andrzej. Kłaniam się, pozdrawiam. Już to mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę. Najwięcej witaminy mają nasze dziewczyny i od tego całego Paryża to ładniejsze są te nasze piękne polskie lasy. Ale wracając do tej sondy, proszę państwa, to jest info z portalu TVP Info zlikwidować, które też potwierdza, ta informacja też potwierdza, że ta rada Franka jest bezcenna, że nie wolno myśleć, nie można myśleć. On mi się bardzo podoba i uważam, że to, co robi, to robi dobrze. Pamiętam wiele obietnic, na razie wszystko się sprawdza, ale na ten moment nie potrafię odpowiedzieć, co. Nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale i tak go lubię, bo jest fajny. To kilka spośród odpowiedzi, które usłyszał reporter portalu TVP Info zlikwidować podczas ulicznej sondy, w której pytał warszawiaków, czy mogą wymienić spełnione obietnice prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego. Jestem zwolenniczką Rafała Trzaskowskiego, szanuję go za to, że dba o Warszawę i mieszkańców, ale nie potrafię wymienić jakich spełnionych obietnic. No chyba, że metro, mówi nam jedna z uczestniczek ulicznej sondy. Nie mogę sobie teraz przypomnieć, ale i tak go lubię, bo jest fajny. Mówi nam kolejna rozmówczyni i dodaje, w czasie wyborów można wszystko obiecać i nie trzeba się z tego wywiązywać. Jeszcze inna pani z uśmiechem odpowiada na pytanie o zrealizowane obietnice prezydenta Warszawy. Pamiętam wiele spełnionych obietnic, bardzo go lubię, no i myślę, że będzie następnym prezydentem. Pamiętam wiele obietnic, na razie wszystkie się sprawdza. Wszystko się sprawdza, ale na ten moment nie potrafię odpowiedzieć co. Pamiętam tylko te niespełnione, odparł inny uczestnik badania. Metro na Białołękę, które ostatecznie pojedzie na Tarchomin, nieposzerzanie stref płatnego parkowania, które ostatecznie zostaną poszerzone i tak dalej, wymienia ten młody mężczyzna. Tymczasem według warszawskich radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy zorganizowali dzisiaj konferencję prasową poświęconą działalności prezydenta Trzaskowskiego, liczba niespełnionych obietnic prezydenta miasta sięga 50. No i tutaj następuje lista tych niespełnionych obietnic, ale kto by się tym przejmował, proszę państwa. Natomiast z tego, co przeczytałem w tej sprawie, czy komuś jest żal tych słoików z Warszawy? A niech tak mają, niech se tak wybierają dalej, niech tak żyją. Pan Mirek z Małopolski. Kłaniam się, panie Mirku, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Jacku, dobry wieczór. Ta sonda przypomina taką podobną sondę, jak były wybory prezydenta Lecha Kaczyńskiego i Tuska. Też zrobiono podobną sondę i też wśród ludzi w Warszawie zrobiono tą sondę. No my będziemy na Tuska głosować jednak, bo on ładniejszy jest tego, rogi ma lepsze i tak dalej. Tak samo było w przypadku tego wyboru, kiedy był wybierany Lech Kaczyński. Ludzie po prostu, niektórzy ludzie, nie wiem co mają w głowach, patrzą powiedzmy na coś. No nie wiem, ja patrzę na fizjonomię tego Tuska i nie wiem dlaczego, jak go pokazują do połowy, zawsze go widzę z rogami. Jakby go pokazali całego, to może by ten ogon tam wystawał gdzieś z tyłu i te kopyta, tak jak to opisywał Mickiewicz w Pani Twardowskiej, te i krogulcze paznokcie takie tego widać u niego, tak sobie przypomnijmy, jak to Adam Mickiewicz opisał w Pani Twardowskiej tego Mefistotelesa. To, no nie wiem czego, ale ten Mefistoteles to taki Tusk, taki przebrzydły, dziwny. Teraz próbuje nam tu wmówić, że to on tak promuje ten dekalog. Wie pan co? Zastanawiam się, teraz słuchałem wczoraj w radiu takiej audycji, tam taki przykład dał prowadzący, między innymi. Przytoczę, to krótki jest. Mówił tak, mąż wraca do domu pijany i żona na niego. Znowu wróciłeś pijany, dlaczego? Miałeś iść na rekolekcję. I co? A mąż odpowiada, no byłem na rekolekcjach. No i co ksiądz mówił na tych rekolekcjach? Pamiętasz chociaż coś z tego? Nie. No mówił coś o grzechu. No co? Co ksiądz mówił o grzechu? W zasadzie to ksiądz był przeciw. No i taka jest narracja Tuska w tej sprawie, jak on ten dekalog. Panie Tusk, zapytałbym się. Panie Tusk, jedno z przykazań dekalogu mówi nie kradnij. A co pan zrobił? Ukradł nam pan fundusze OFE.
nasze oszczędności złożone w funduszu emerytalnym. Co pan z tymi pieniędzmi zrobił? No nawet pan nie wybudował za nie autostrady na mistrzostwa, które odbywały się w Polsce i w Europie. Musiał pan jakieś kładki robić, jakieś rozkładać, nie wiem, maty drewniano-słomiane, żeby jeden odcinek nieukończonej autostrady połączyć z drugim odcinkiem autostrady. Tak wyglądały za pana Tuska rzeczy. Pan Tusk to jest typowy kłamca. Jak on śmie jeździć do tych ludzi i opowiadać takie bzdury, jakie mówi? No to przecież człowiek, a Trzaskowski kolejny, taki laluś powiedzmy sobie, który no powiedzmy nic nie robi. Ciekawy jestem, ile Polskę będzie kosztowało doprowadzenie naszej stolicy, kiedyś bardzo ładnej, jak się patrzy na stare fotografie przedwojenne, to była bardzo ładna stolica. Zazdrościli nam tej stolicy inni. A dzisiaj co jest? Ruina się robi z tej stolicy. Będziemy naprawdę, dużo nas będzie kosztowało przywrócenie tej stolicy do normalności. Bo jeżeli się gdzieś pozwoli, żeby lewackie, zwichrowane umysły dorwały się do władzy, to właśnie mamy takie przygody. Wszyscy się zastrzegali, że nie będą mieć robaczków. Ja bym tak może troszeczkę przypomniał pewną rzecz. Dzisiaj teraz na przykład wielu ludzi siedzi, ogląda pana program i sobie podjadają takie biszkopciki fajne z galaretką, powiedzmy truskawkową, wiśniową, oblane czekoladą. Proponuję zajrzeć na opakowanie. Ten dodatek nazywa się E120. Może być E124, czyli sztuczna wersja, ale jak dają sztuczną wersję, to prawdopodobieństwo, że dają E120 jest bardzo duże. Jak się dowiemy, co znaczy E120, to będziemy wiedzieli, niech mi ktoś powie, że nie jadł robaczków. E120, a przynajmniej w lekarstwach ten dodatek jest dodawany dość często. Taki fajny syrop jest, czerwony, nie będę podawał nazwy. Także może parę osób troszeczkę ostudziłem z tym zapałem do rządów pana Tuska, Rafała Trzaskowskiego i tej ich opcji, powiedzmy, proniemieckiej. Także bardzo dziękuję bardzo, pozdrawiam, wszystkiego najlepszego. Tradycyjne ukłony dla małżonki. Dzisiaj, a propos Tuska, dzisiaj Tusk na górze Świętej Anny złożył kwiaty w hołdzie dla powstańców śląskich. No i na takim filmiku, nie będę Państwa straszył, nie pokażemy tego. Na takim filmiku zamieszczonym na Twitterze, ten filmik tam znikał, pojawiał się, był wycofywany, powracał. Na takim filmiku mówił tak. Jestem na górze Świętej Anny. Złożyłem przed chwilą kwiaty w hołdzie śląskim powstańcom. Oddawali krew i życie za polskość tej ziemi, za swoją polskość. A później przychodziła jakaś władza i jakże często z podłości albo zwykłej głupoty odmawiała im polskości. Tak było na Śląsku, tak było na Pomorzu, tak było na przykład z moim dziadkiem, Józefem Tuskiem. Znalazł się w Sztutthofie, później w obozie koncentracyjnym Neuengamme, by pod koniec wojny zostać siłą wcielonym do Wehrmachtu. Jak tylko się dało, uciekł na stronę aliancką, później wrócił do Polski, wrócił do swojego Gdańska, wychował swoje dzieci w mieście zdominowanym przez Niemców na Polaków. Tusk tam podkreśla, że dziadek wybrał Polskę, chociaż mógł zostać na Zachodzie, bo mógł tam zarabiać wielkie pieniądze, bo był wybitnym lutnikiem. Będę go zawsze pamiętał i nikt prawdy o moim dziadku nigdy mi nie odbierze. Najpierw skasował to nagranie, potem je znowu udostępnił. Tam były poprawiane literówki, tam zamiast lutnik to było, że lotnik i tak dalej, i tak dalej. Ale internauci zwrócili uwagę, że jakąś władzą to Tusk określił Niemców, okupantów, którzy najechali podczas II wojny światowej polskie ziemie, okupowali je przez lata, mordowali tutaj i grabili. Niemcy nie byli w Polsce jakąś władzą. Niemcy byli w naszym kraju brutalnymi okupantami, którzy wciąż nie spłacili swojego długu wobec Polaków. Tak skomentował na przykład słowa Tuska, szef portalu TVP Info, zlikwidować Samuel Pereira.
No ale Portugalczyk to nie zrozumie Kaszuba i właśnie dlatego się tak martwi o tę reprezentację w piłkę kopaną, bo tam też przecież Portugalczyk. Poza tym Tusk mówi, że ten jego dziadek, no tak z tego wynika, wybrał nienormalność, że on mu tego nie zapomni i tak dalej. My też nie zapomnimy dziadka Tuska. Pan Czesław Zgroniewa, kłaniam się panie Czesławie. Dobry wieczór, panie redaktorze i wszystkim słuchającym. No dzisiaj piękny dzień, bo bardzo dużo się ludzi zadzwoniło i dużo jest opinii. A oglądam mecz, bo ja mam dwa telewizory, i pana, i mecz, i dwoje uszu, mam dwie słuchawki. No ten mecz wygrywamy, ale wcale taki piękny on nie jest. Nie jesteśmy tacy mocni. Co prawda Albańczycy strasznie faulują, kopią niemiłosiernie. No udało się Świderskiemu pięknie go tam wcisnąć taką dziureczkę, bo był słupek. No jest pięknie na razie, ale nie jest cudownie, bo wcale nie jesteśmy mocarzami. Co do drugiej strony medalu. No ja dzisiaj oglądałem takiego pana profesora Kmiecika, który był w dwóch stacjach. Najpierw był w Polsacie i mówi, dlaczego on rezygnuje z tego przewodniczenia Komisji do Spraw Pedofilii. No w Polsacie jako tako wyrażał się, że to, że nie może, że profesor, że tam nie pełni tej, bo teraz tam jest sprawy sądowe. No ale u pani Moni wprawdzie całą dobą. Nie wiem, czy pan to oglądał. Tak się chłop rozwinął, nie, że zaczął trąbić w jedną trąbę jak pani Monia. Oczywiście jak cały TVN i cała ta prawda o papieżu, o tym filmie, o tym wszystkim. Facet jest zabójczy. Ja się dziwię, jak to PiS go wybrał. Czy to komisja, czy to Sejm to go wybierał? No ale mówi, że nie chce. No coś pięknego facet opowiada. Ja myślę, że teraz go zastąpi chyba pan Terlikowski w miejsce tego właśnie przewodniczącego komisji. On mówi, że on nie chciał być tym przewodniczącym w ogóle. Ale szkoda, pan sobie to obejrzy, to się pan dowie. Co niektórzy. Nie chciałbym głowy zawracać. Do pana tego, jak tam pan Ryżego Roja czy tam, to ja go nie mogę na niego patrzeć. Włączam, żeby zobaczyć, jak ludzie pytania zadają, ale tam są peany, bo jak on tam komentuje, to nie można słuchać. No chcę, żebyś jakiś klient znalazł, nie się znajdzie ktoś tam odważny. Że go puszczą, to też cudownie. No ale peany takie na cześć tego wodza, no coś pięknego. Więc szykujmy sobie, był wódz Stalin, był wódz Hitler i byli inni. I tu sobie wodza szykują takiego. On jest najlepszym, największym politykiem w świecie, tu taki gościu mówił. Jaką długą miał tą, jak to deklarację, czy, no jak to się chowo nazywa, przepraszam, wyleciało mi z głowy. I coś pięknego, no jeździ facet i tumani ludziom, ale młodzieży tam za dużo nie ma. To ja nie wiem, jak oni będą z tą młodzieżą chcieli wygrać. Nasza opcja się zwraca do... A jeszcze chciałbym wrócić do naszych meczy. Pytam się, dlaczego Grosickiego nie ma z Pogoni? Chłopak tak pięknie gra w tym całym, na Mistrzostwach Świata takich zabombił taką naszą, podał piękną, był gol. Ja nie wiem, dlaczego nie został powołany. A gdzie się podjęła... Panie Czesławie, Grosicki już w drugą stronę nie biega. On ma problem z tym, żeby wracać. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję, dobranoc, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Też ukłony dla małżonki. Ja kończę brutalnie, bo chciałbym koniecznie państwu coś miłego na koniec pokazać. No. Jak państwo wiedzą, teraz walczymy o te nasze lasy, tak? Polskie lasy, żeby one były nasze w dalszym ciągu, a nie szwabskie, bo Niemcy bardzo chcą tutaj przejąć ten majątek. No taka jest prawda, mówiąc skrótem, ten przemysł drzewny, ich im belką w oku niemieckim stoi. Natomiast, ponieważ żona nie patrzy, to chciałem zwrócić uwagę, że jak jest u nas fantastyczna ta przyroda. Jaka ona jest piękna, ta polska przyroda i te polskie lasy. Uwaga, Telekino, pokażcie mój ulubiony film z tą jasnowłosą błyskawicą, naszą polską biało-czerwoną, która mówi o lasach. Czy wiecie, że Unia Europejska chce przejąć zarządzanie nad 1/3 powierzchni naszego kraju? Las to nasze wspólne, polskie dobro. Ja chcę spacerować po polskim lesie, zarządzanym przez polskich leśniczych. Czy to próba zablokowania polskiego przemysłu drzewnego? Czy może przejęcia naszych lasów, bo na zachodzie ich mniej? Polskie lasy to wyłączna kompetencja Polski. To Polacy będą decydować o polskich lasach. Pozostawiam państwa sam na sam z Maćkiem Kożuszkiem. Lasów nie oddamy. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.